Siema, w dzisiejszym odcinku odwiedzimy Łukasza Skowrona. Śpi czy co? Siema, no. Witam. Go zrobimy bardzo pyszny obraz. No, słyszałem, że tam się napinałeś, że też potrafisz coś upiścić, więc... No... Pojedynek na chcę go pobić, także dzisiaj pokażę, co umiem. Zobaczymy, czy będzie ci smakować. No to... Do roboty. Do roboty, jedziesz. Do... Twoją pierwszą ulubioną potrawą co jest? Moją ulubioną, wiesz co, ciężko powiedzieć, mam kilka ulubionych. Moja dziewczyna robi bardzo dobrego kurczaka w cieście francuskim. Także mogę powiedzieć, że to jest ostatnio moją ulubioną, bo strasznie przepadam za tą potrawą. Ale jest też kilka innych. Zależy na co ma się ochotę, prawda? Nie mam jakiegoś tam faworyta wielkiego, ale ogólnie bardzo lubię drób, wołowinę. Staram się jeść jak najmniej właśnie wieprzowiny, no bo to wiadomo dla sportowców. Nie jest chyba dosyć takie wskazane mięso. Aczkolwiek czasami się zdarza, że wieprzowinę też trzeba zjeść. Może ta dziewczyna tak dojść do tą pyszną potrawę. Nie ma jej tutaj, tak? Jest w Warszawie. Tak, moja właśnie dziewczyna studiuje w Warszawie. I przyjeżdżam na weekendy, przyjeżdżam sobie tylko może. Także staramy się widzieć jak najczęściej, chociaż no, wymaga to dużo poświęceń. I ja staram się ją odwiedzać w Warszawie. Gdzie ją poznałeś? Poznałem ją w Radomiu. W czasie, kiedy byłem na wypożyczeniu z Polonii do Radomiaka. Poznałem ją na wiosnę. No i od tamtej pory spotykamy się, jesteśmy ze sobą i odwiedzamy się nawzajem. Nie, no zapach już jest. Nie, no muszę ci zrobić coś pożywnego, bo słyszałem, że kolejnym etapem dzisiejszego nagrania mają być żupy karne. Zobaczymy, no. Także no... Chcę, żebyś był po prostu... Dobrze przygotowany. Tak. Miał energię. Spróbujemy kawałeczek. Czekaj. Ale spróbuj, czy to zjadane, nie? O, tutaj będziesz miał lepszego. Dobra. Też muszę ci powiedzieć, że obraz był naprawdę dobry. Tak? Smakował? Hugo, wybacz, przegrałeś, nie? Hugo, przegrałeś? Niestety. Przykro mi. Papryka działa cuda. No dobra, Łukasz, zacznijmy od mieszkania. Jak tutaj trafiłeś? Szukałeś przez pośredników, czy na własną rękę znalazłeś? Wiesz co, na początku szukałem mieszkania przez pośrednika. Filip Modelski pomagał mi w tym, jeździliśmy, oglądaliśmy te mieszkania. No było ciężko, bo
2-3 mieszkania, obejrzałem jakieś 3 pokojowe, wielkie, kompletnie nie takie jak chciałem. Kompletnie nie mój jakiś tam, nie moje jakieś wyobrażenie mieszkania. Pierwszy raz tutaj w ogóle mieszkam sam, wcześniej zawsze z jakimś kolegą, zawsze z kimś tam się mieszkało. No także no chciałem sobie jakieś takie mniejsze mieszkanie, przytulne. Właśnie znaleźć, no były z tym problemy. Zacząłem na własną rękę szukać mieszkania, no i w końcu się udało. W końcu się udało, tutaj przyjechałem. Mówię, zobaczyłem, od razu biorę, to jest to tam, czyli salon z aneksem kuchennym, plus sypialnia, łazienka. Całkowicie mi wystarczą. Dużo mieszkań obejrzałeś, zanim tutaj trafiłeś? No właśnie 3 czy 4 i to były takie duże mieszkania, każdy mebel z innej epoki. No i cena była nawet wyższa niż to, także no, nie zdecydowałem się na nie, nie podobały mi się. No, cieszę się, że tutaj trafiłem. Pozdrawiam przy okazji właścicielkę i właściciela. Bardzo no mili ludzie. Mieszkałeś już w paru miejscach. Warszawa, Radom. Mhm. Gdzie się najlepiej czujesz? Mówię teraz Białystok? Jest to ciężko powiedzieć. Może po jakimś dłuższym czasie sobie wezmę to wszystko i porównam. Gdzie najlepiej? Wiadomo, w Warszawie no to... Pierwszy mój wyjazd z Płocka do Warszawy, wiadomo, przepych, dużo ludzi, różne kultury, nawet różne nacje ludzi, także korki, no dla mnie te korki to były jakimś wielkim zaskoczeniem, no i nieco mnie wkurzały. Nie zwracałem na nie uwagi, dopóki nie jeździłem autem. W Warszawie też mieszkałem w sumie, można powiedzieć, w 3 miejscach. Raz na Ursynowie, raz w Markach, później na Białołęce, to też te dojazdy na treningi były różne. No a kiedy miałem już auto, to miałem problem właśnie z korkami. Trzeba zawsze było na wieczór wyliczać, o której wyjechać, żeby dojechać. Cały dzień trzeba było sobie zaplanować, bo tam jeszcze chodziłem do szkoły, 3 klasę liceum. Także cały dzień trzeba było sobie zaplanować, o której wyjechać. Przeliczyć sobie, ile można w tym korku stać. Także no, to była trochę udręka. Wychodziło się rano na trening, wracało się dopiero przed 22, bo o 16 miałem szkołę wieczorową. Mamy temat Jagiellonii, rywalizacja w ramce z Kubą Słowikiem. Jak to wygląda z środka? No, tak jak w każdym chyba innym klubie. Rywalizujemy ze sobą, każdy się koncentruje na sobie. Każde ćwiczenie to jest tak. Każde ćwiczenie staramy się wykonywać jak najlepiej, żeby raz podwyższyć swoje umiejętności, dwa. Pomóc koledze. Tak. Pomóc koledze się rozwinąć. Trzy, no to pokazać swoją dyspozycję trenerowi, no i wtedy trener patrzy, jak się zachowujemy na treningach, jak. W jakiej jesteśmy w formie i wtedy podejmuję decyzję. Jak oceniasz warsztat trenera Jankowskiego? No, bardzo pozytywnie. Już od pierwszych treningów tutaj w Jagiellonii zobaczyłem, że dużo doświadczenia już trener ma. Ma to wyczucie, co, kiedy, jak robić. No, nóżkę ma ułożoną jak nikt inny. Tak, nóżkę ma ułożoną i czasami jesteśmy ofiarami tej nóżki, kiedy pod koniec treningu zarządza nam konkurs rzutów wolnych, gdzie tylko on jest wykonawcą i często nas po prostu dobija na ten koniec treningu. No ale jeżeli takie strzały będziemy bronili, no to już wtedy w lidze później będzie łatwiej. Często też trener Hajto i trener Dźwigała przychodzą też postrzelać wolne, także no... śmiejemy się, że w lidze tak nie strzelają jak oni, no bo wiadomo, ten Dźwigała super wykonywał te wolne, dużo bramek w Ekstraklasie bezpośrednio z rzutów wolnych. Tutaj ogrywając mieszkanie zauważyłem książkę Jerzego Dudka, biografię. No biografia to nie jest, bo biografię już czytałem wcześniej.
To jest taka bardziej książka o tym, jak on sobie radził w tych w Liverpoolu, w Feyenoordzie, jak on sobie radził z presją razem z jakimś tam psychologiem. Napisali tą książkę. No myślę, że to jest idealna taka lektura dla młodych zawodników. Jest opisane, jak sobie radzić ze stresem przedmeczowym, jak podchodzić do meczu, jak wykonywać różne ćwiczenia na treningu, że każde ćwiczenie jest ważne, przygotowanie do meczu jest bardzo istotne, samo podejście do meczu to już decyduje o tym, jak się zaprezentujesz podczas spotkania. To jest właśnie książka o takich szczegółach, detalach przedmeczowych, ogólnie do podejścia do swojego zawodu. Jurek jest twoim takim jakby autorytetem, osobą, która tak nadchodzi, tak jakby, no powiedzmy, kierunek. Tak. No można tak powiedzieć, bo kiedy ja byłem młody, uczyłem się właśnie tego bramkarskiego rzemiosła. Kiedy jeszcze nie masz takich sprecyzowanych planów na przyszłość, co będziesz robić, ja grałem w tą piłkę, no i na przykład takie osoby jak Dudek, który grał w Liverpoolu, w Feyenoordzie, właśnie jakoś tam inspirowały, zachęcały do tego, żeby to robić. No i a jeżeli chodzi o jakiegoś idola bramkarzy, no to między innymi on. Najbardziej cenię Ikera Casillasa, ponieważ nie ma takich typowo warunków bramkarskich, prawda? Nie jest wysoki. Na przykład mi czasami zarzucają, że jestem niski, że to jest jakaś tam moja wada. No to zawsze tak nie biorę tego do siebie, bo wiem, że najlepszym bramkarzem na świecie jest Casillas, który mierzy 2 czy 3 centymetry mniej ode mnie i w bramce jest po prostu bogiem, można powiedzieć. A zawsze chciałeś być piłkarzem? Jak zacząłeś na pierwszy trening na juniorach, grałeś na jakiejś może innej pozycji? Wiesz co, było tak, że z moimi braćmi graliśmy w piłkę, no i ja byłem najmłodszy. Nikomu nie chciało się stać na bramce, prawda? I zawsze było młody na bramkę, najmłodszy na bramkę, no i poszedłem na tą bramkę, kilka tam udanych interwencji, zaczęli mnie chwalić, pompować. Broń, fajnie, oni się cieszą, bo mogą sobie strzelać, mogą sobie grać w polu. No i pamiętam, że któreś tam wakacje właśnie tak przekonały mnie do tego bramkarstwa. Rodzice kupili mi jeszcze bluzę Petera Schmeichela. Broniłem w tej bluzie, dostałem też rękawice od nich. No i poszedłem na trening do Wisły Płock, tam Żacy jeszcze to chyba byli. Poszedłeś z rodzicami, z braćmi? Chyba tata mnie zawiózł na ten trening. Ogólnie to koledzy z klasy podstawówki, to była początek drugiej podstawówki, namówili mnie, żebym przyszedł na trening. No i ja przyszedłem na ten trening, a ci, co mnie namówili, po pół roku zrezygnowali, a jak widać, ja jestem aż do dzisiaj gram w tą piłkę, także no, myślę, że się opłacało. I dokładnie z Wisły trafiłeś do Polonii. I tak. Z Polonii do Radomia. Jak to w Radomiu wyglądało? Teraz powiedzmy tak, duży przeskok, tak? Właściwie z trzeciej ligi do ekstraklasy, bo po awansie przeszedłeś już do Radomia. Wiesz co, jeżeli chodzi o trening, o umiejętności piłkarskie chłopaków, no to nie wyglądało to tak dużo gorzej niż w Ekstraklasie, ponieważ mieliśmy tam ekipę złożoną między innymi z graczy z Ekstraklasy. Kilku chłopaków miało dużo występów w pierwszej lidze. Także no, doświadczona drużyna. Było kilku właśnie takich doświadczonych, którzy wnosili tą mądrość do gry. Dużo było też młodych zawodników, którzy tej świeżości i polotu trochę wnosili też do gry. Także to była taka mieszanka i myślę, że kilku zawodników z tej drużyny pójdzie do przodu, wybije się. No jak widać, w drugiej lidze teraz sobie radzą świetnie, jak na Beniaminka.
Są chyba na drugim albo trzecim miejscu. Nawiązuję do tej książki Jurka Dubka, to pomagają te rady? Jak sobie radzisz z presją przed meczem na przykład? Ja myślę, że to każdy ma jakiś tam swój schemat radzenia właśnie sobie z tym. Ja myślę, że mecz w Ekstraklasie, ja nie traktuję to jakąś tam presję. Inni to widzą jako presja. Dla mnie to jest taki podwyższony poziom adrenaliny przed meczem. To jest bardzo pozytywny kop. Czyli jednak jesteś rozluźniony, tak? Nie idziesz tak, staram głowa w dół, myślisz tylko o meczu, ale też idziesz tak uśmiechnięty i na takim luzie. Tak, właśnie w tej książce opisane jest to, że żeby po prostu koncentrować się na swoim zadaniu, być pewnym swoich umiejętności. No i myślę, że to jest taki ogólny klucz każdego piłkarza do tego, żeby tak się podchodzić do meczu. No bo wiadomo, gdy się myśli cały czas o błędach, to te błędy się prędzej czy później popełni. A jeżeli myślisz, że wygrasz ten mecz, że pokażesz się z dobrej strony, to tak się dzieje. Sprawdzimy, jak sobie poradzisz z dzisiejszą presją, kiedy będę strzelał ci karne. No właśnie, całą noc dzisiaj nie mogłem spać. Nie mogę się ich doczekać. Zobaczymy, w jakiej jesteś formie, w jakiej ja jestem w formie. Zobaczymy, czy dopiszę. Mi bardziej musi dopisać szczęście, bo ja zawsze sobie obiorę ten róg. A czy ty dobrze strzelisz, to zobaczymy. No to jedziemy. Dobra, no to pokaż nam, czym jeździsz. Która twoja kura? No zgadnij. Chyba golf. Na pewno nie ta. Ta już jest innego wariata. Ładny samochód, ładny. Bardzo ładny. Fajnie szyby przyciemnione. No ja ostatnio jeżdżę, zmieniałem auto. Także no zapraszam, zobaczymy, jak się sprawuje na drodze. Wcześniej jeździłem Toyotą Avensis. Z 99. Trochę nowszy samochód, także no. Na razie jestem zadowolony z niego. Cię tutaj bardzo chciał trenować Wigała, prawda? Bo pracował z tobą w Radomiu. No tak, pół roku spędziłem razem z trenerem Wigałą w Radomiaku. Pół roku byłem już w Radomiaku u innego trenera. No ale trener przyjeżdżał na nasze mecze, widział, w jakiej dyspozycji jestem. No myślę, że też widział, że cały czas robię jakiś progres do przodu. I z tego też dostałem zaproszenie na testy do Jagiellonii. No i tutaj sztab szkoleniowy po tych testach powiedział mi, że podjęli decyzję, że warto mnie tutaj zostawić. No i bardzo się cieszę z tego i chciałbym im teraz jakoś pokazać, że nie zrobili błędu, że warto we mnie zainwestować i na mnie postawić. Czy jako młody chłopak gdzieś wyjeżdżałeś za granicę na testy? No tak, zdarzyło się kilka razy. Do mojego klubu do Wisły Płock przychodziły zaproszenia na różne testy. Grałem w swojej kadrze, w swojej reprezentacji. No i tam rozgrywałem dobre mecze i pojawiło się zainteresowanie z innych klubów z zagranicy. Z jakich klubów? Jest to dużo tego było, ale mój menadżer właśnie ówczesny wybierał jakieś takie kluby, które z którymi miał już po prostu do czynienia. No i na początku byłem w Portsmouth, tam byłem 10 dni, ja miałem wtedy jeszcze 15 lat, to był taki pierwszy mój wyjazd, w ogóle pojechałem tam sam, prawda? Aha, nie znałem dobrze języka, to była taka dla mnie duże przetarcie i tak też to z tym menadżerem traktowaliśmy, żeby pojechać, zobaczyć, jak to jest. Jak to wygląda. Tak, no i powiem szczerze, że średnio mi się tam spodobało, bo zajęcia bramkarskie były na takim średnim poziomie. Zresztą no też myślę, że to jest taka
bolączka Anglików, że słabe te szkolenie bramkarzy mają. Można powiedzieć, że mają tylko Joe Harta i więcej nikogo. Przez te kilka lat Anglicy zawsze mieli problem z bramkarzami, no i myślę, że to przez to właśnie. I zaciąg Polaków. No, trzeba zauważyć, że w każdym klubie z Premier League broni jakiś zagraniczny bramkarz, prawda? I tylko Portsmouth, czy jeszcze jakieś? Nie, kluby? Później byłem w Aston Villa i tam było bardzo blisko podpisania kontraktu, blisko mojego zostania. Byłem cały tydzień, byli ze mnie zadowoleni. Jednak te ostatniego dnia moich testów graliśmy z młodzieżową drużyną Chelsea. No i w tym meczu doznałem kontuzji. No i tak już wtedy byli tacy zmieszani. Już widziałem, że coś jest nie tak, bo po tym całym tygodniu byłem z siebie zadowolony, prawda? Wypadłeś dobrze. Wypadłem dobrze, już tam nawet mi pokazywali mieszkanie, w którym będę mieszkał, wstępny tam zarys kontraktu. No ale po tym, kiedy tam doznałem kontuzji, trochę to ucichło. No i do klubu tam dalej grałem w reprezentacji, między innymi dwóch mecz we Francji i w Portugalii, tam nawet niezłe wyniki osiągnęliśmy. No i dalej było tam zainteresowanie moją osobą. No i było tak, że mieliśmy razem jechać z Bartkiem Salamonem do Brecci. No ale ja zrezygnowałem, bo już wcześniej właśnie miałem zaplanowany wyjazd do kolejnego klubu, do Reading. Wtedy byli jeszcze w Premier League. No i odmówiłem. No, kto wie, jakby to się potoczyło, gdybym pojechał tam właśnie z Bartkiem, bo on wiadomo, teraz jest gwiazdą. Brecci niedawno był na dorosłej reprezentacji Polski. Fajnie się tam rozwija. No ja wybrałem te Reading i byłem tam raz. Złapałem lekkie kontuzji, ale na tyle się spodobałem, że zaprosili mnie drugi raz. Po tym pojechałem drugi raz po wakacjach już we wrześniu. Też byli ze mnie zadowoleni, chcieli właśnie, żebym został, i kontaktowali się z moim menadżerem. No, ale nie żałuję tego, że nie wyjechałem, ponieważ jak widzimy, dużo tych chłopaków wraca, prawda? No dokładnie. Ja zostałem tutaj w Polsce, mój rozwój tam był zahamowany przez różne kontuzje. No kto wie, jakby to się potoczyło, gdybym tam został. Nie wiem, ale nie żałuję tego. Jestem teraz w Jagiellonii. Chcę się rozwijać. Mamy młodą drużynę. Za nami już 7 meczów ligowych. 7 punktów. To jest trochę za mało, niż sobie zakładaliśmy. Ale cały czas wierzymy w to, co robimy, i myślę, że każda karta się kiedyś odwraca, i myślę, że już od następnego meczu poprawimy swoje mankamenty i będziemy zdobywać te punkty.
dałem radę. Bramkarz z Ekstraklasy nie jest taki straszny, jak się wydawało. Brawo, niestety. Dzięki, Łukasz. Przegrałeś, ale jak na gwiazdę telewizyjną jesteś nawet niezły. No gwiazdy to trochę mi daleko, ale dzięki. Dzięki, Łukasz, za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia. W następnym odcinku odwiedzimy Pawła Tarnowskiego. Dzięki.